Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Superbet, Rapid and Blitz, Poland 2022, turniej z cyklu Grand Chess Tour. Fantastyczne zawody i mamy wspaniałego lidera. Jest nim Viswanathan Anand, który zgromadził do tej pory 5,5 punktu na 6. Rewelacyjne zawody rozgrywa ten zawodnik, no w pięciokrotny mistrz świata oczywiście, ale chodzi o to, że no on ma już swoje szachowe lata, że tak powiem, więc nie jest młodzieniaszkiem, a mimo wszystko gra rewelacyjne szachy. Jan Krzysztof Duda zremisował z nim szóstą rundę, więc urwał mu w końcu pół punktu, bo reszta stawki niestety z nim przegrywała. Fantastyczne dwie partie przedstawia teraz Viswanathana Ananda. Po sześciu rundach Jan Krzysztof Duda zajmuje trzecie miejsce, więc też równie wysoko trzyma się tutaj czołówki. Radosław Wojtaszek jest na miejscu ósmym póki co. Liczymy oczywiście na jeszcze lepsze partie i jeszcze lepsze widowisko. Przejdę teraz do partii pokazujący fenomen Ananda, który rozegrał partię z Korobowym Antonem, fantastycznym również arcymistrzem. Partia była grana tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. No i Anand rozpoczął ruchem E4, Korobow E6, posunięcie D4, D5, obrona francuska, E5, C5, czyli klasycznie. Anand tutaj gra w takie szachy. Mi się bardzo podobają jego szachy z tego względu, że on tak potrafi grać w zasadzie, można by to powiedzieć, bardzo prosto, klarownie i w pewnym momencie wykorzystuje po prostu najmniejsze szanse, jakie się tylko pojawiają. Zaraz zobaczymy, o co tutaj będzie chodziło. Skoczek C6, skoczek F3, przytrzymujemy oczywiście pionka, goniec D7. Zawsze w obronie francuskiej jest problem z gońcem D7, no więc tutaj czarne próbują go już może w przyszłości jakoś fajnie wyprowadzić, ale też chodzi o to, żeby zwolnić wieżę. Tutaj goniec zagrywa na E2, zobaczcie. Anand bardzo normalnie wyprowadza swoje figury bez żadnych tutaj fikuśnych posunięć i planów. Wieża C8, roszada, posunięcie H6. No taki ruch zapewne się przydaje, dlatego że żadna figura tutaj nie może teraz wejść. To jest takie ograniczanie figur białych. No i Anand zagrywa goniec E3, żeby wprowadzić prawdopodobnie skoczka na D2, czyli normalna rzecz, i hetman B6. No i w tej sytuacji już można się nieco zastanowić i pomyśleć, jak tutaj grać dalej. No bo widzimy, że teraz hetman atakuje pionka B2, więc no tak za bardzo nie chcemy może grać hetman D2, bo jest jakieś wybicie, może wchodzi goniec, otwiera się linia i tak dalej. I co gra pięciokrotny mistrz świata, rewelacyjny w ogóle gość, no klasa. Anand bije pionka na C5. No, pewnie się zastanawiamy, dlaczego tutaj zbił pionka i ten łańcuch pionów zniszczył. Otóż działa to zwyczajnie, znaczy gra zwyczajnie na konkretach. No i teraz są dwie opcje. Albo goniec bije na C5, albo hetman bije na B2. Pewnie bicie na B2 nas bardziej zastanawia, czy można tego pionka wziąć. Sprawdźmy. To jest bardzo łatwa kalkulacja, dosyć intuicyjna w zasadzie też, bo jak bicie na B2 pionka, to skoczek D2, no bo nie ma innego wyboru, trzeba wyprowadzać figury i bierzemy pod uwagę tak naprawdę hetman bije C3. Zwróćmy teraz uwagę na to, że po tym posunięciu można na przykład zagrać po prostu wieża B1. Chodzi o to, żeby uaktywnić wieżę i żeby ona tutaj celowała w ten punkt. Rozwój jest fantastyczny białych i to się liczy przede wszystkim. Tutaj jakieś takie typu ruchy D4 absolutnie nie wchodzą, są wtrącenia skoczek E4. Pamiętajmy, na ruchy wtrącone to jest bardzo niebezpieczna rzecz, a na przykład jakby wieża chciała bronić tego pionka w taki sposób, to może skoczek na B3 z obroną, ten hetman trochę się tu pulta, że tak powiem, może być niebezpiecznie. No Anand na pewno tej klasy zawodnik wie, co tutaj w trawie dalej piszczy, trzeba było sobie to mocniej troszeczkę oczywiście poanalizować, jak ktoś jest chętny. No ale w partii Korobow oczywiście, jak widzi, że Anand bije tu, to raczej się nie odważy zbić tu pionka, nawet jeśli nie wie, o co chodzi tak naprawdę. I tutaj po wybiciu hetman wybija skoczek na D2, skoczek z G na E7, tutaj panowie sobie kulturalnie wyprowadzają dalej figury, skoczek, atak na hetmana i goniec na D3, czyli poprawienie troszkę tej figury. Ta figura tutaj dobrze działa po diagonali B1, H7, świetnie to współpracuje. Skoczek zagrywa na A5, po wymianie szybkiej Anand przechodzi do takich subtelnych posunięć, ale jakże przeszkadzających przeciwnikowi. Jedno z nich to jest posunięcie A4. To jest klasa zawodnika, właśnie taka gra troszeczkę strategiczna, nie jest łatwa, a ten zawodnik robi to rewelacyjnie. Po ruchu A4 o co chodzi? Przede wszystkim ograniczanie gońca, nie pozwalamy na wymianę gońca na B5. Po drugie, czasami ruch B4 wchodzi, czyli jeszcze bardziej się rozpychamy. Co dalej?
Dalej nastąpiła roszada, wieża E1, czyli wyprowadzenie kolejnej figury, to jest ważne, no dlaczego by nie zagrać po prostu wieżą. Hetman B6, hetman D2, obrona, wszystko ładnie działa, posunięcie A6 i teraz ruch H4. Niezwykle mi się takie ruchy podobają, to pokazuje taki lwi pazur, poza tym czasami może G4, może G5, nie wiem, ja się na szachach nie znam, aczkolwiek taki ruch się zawsze przyda, bo tutaj król na H2 może sobie fajnie kicnąć, jest lufcik i wszystko fajnie działa. Wieża zagrywa na C7, posunięcie A5, kolejne ruchy bandowymi pionkami, rewelacja, dlatego że jeden pionek już zatrzymuje te dwa pionki, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie czarnymi. Hetman C5, wieża E3. Już widzimy zamiary tutaj cwanego Ananda w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No, ja się nie mogę go nachwalić, po prostu od małego analizowałem jego partię i zachwycam się jego grą nadal. Po prostu życzę każdemu, żeby był takim Anandem swojego rodzaju, powiedzmy. Nie chodzi tylko o grę, oczywiście o grę też, ale o kulturę osobistą, o tym, jakim jest człowiekiem rewelacyjnym, z tego, co z wywiadów tutaj dostrzegam i różnych opowieści. Ale dobra, to inny temat, nieważne, lecimy dalej. Znaczy, wszystko jest ważne, ale lecimy dalej. Skoczek F5 i teraz, no właśnie, goniec bije skoczka. Zobaczcie, tak troszeczkę czarne zostały sprowokowane może do popełniania błędu. Ta pozycja strategicznie jest rewelacyjna białymi. No rewelacyjna, piękny skoczek na D4 wskakuje. Nie chcemy od razu tych pionków zbijać, tylko ustawić świetnie figury. To jest w zasadzie samograj na tym poziomie. Hetman E7 i posunięcie G3. Tutaj czarne zagrały H5, oczywiście G3 broni piona, to tak przypominam, i zagrały tutaj czarne H5, ale jakby czarne spróbowały zagrać F4, żeby rozbić pozycję króla i dorwać się do pionka, no to Anand miał to przygotowane pewnie w sekundę. Zobaczcie, wybicie by nastąpiło na pewno, jak hetman by wybił, to wieża G3. To jest kwestia dobrej oceny pozycji. Te pionki się pięknie bronią, hetman broni F4, następnym planem byłoby zagranie na pewno król G2 i wieża H1. No i tam chyba nie ma co zbierać w tej pozycji. No więc w tym układzie tutaj H5 nastąpiło. Hetman E2 z atakiem, z wzmocnieniem. Wygląda to rewelacyjnie. G6 i posunięcie E6. Anand zaczyna przechodzić do konkretów. Dlaczego by nie? Nawet trzeba tak zagrać. Zobaczcie, bo po wybiciu pionek G6 się osłabia. Tam wchodzi wieża, ciężkie figury tutaj żyją. Poza tym, no, linia E jest otwarta przede wszystkim i to gwarantuje ogromną przewagę białymi. Czarne grają F4. Próbują swoich kontr szans. Tylko, że po tym ruchu jest po prostu wybicie. I tyle. A trzeba tutaj coś zrobić z tym gońcem D7, więc pionek wybija i wieża G3. Zobaczcie, że Anand w ogóle nie bierze pod uwagę, że te pionki mu wiszą. On leci tutaj wieżą na G6 od razu na króla. Hetman zbił na H4. No i to niestety ruch już fatalny z uwagi na hetman E5. Tutaj ten hetman ustawił się rewelacyjnie. Tutaj grozi. Wieża zagrała na C4. I w tym momencie w ogóle partia się skończyła. Czarne się poddały chyba przed wykonaniem ruchu białego. No dlatego, że to jest koniec partii. Jeżeli ktoś jest chętny, można zatrzymać materiał i spróbować swoich sił. Ja już pokazuję, jakie mogłoby być teoretyczne rozwiązanie tej sytuacji. Tutaj, no zobaczcie, pełna dominacja Ananda białymi. I można powiedzieć, że on nie zagrał tu jakichś spektakularnych ruchów. Po prostu czarny zagrał słabo, a wypunktowanie tutaj przeciwnika było majstersztykiem. Mogłoby nastąpić na przykład bicie na G6, no i po tym zagraniu król F7 i skoczek E6. Taki ruch trzeba było z daleka dostrzec, bo tu już grożą maty, a jeżeli król na przykład by zbił na G6, to jest F5, no i po na przykład po wybiciu jest mat na G7. To samo by się działo, oczywiście jak pionek nie byłby zbity, powiedzmy król zagrałby tutaj, no to szach, król i dajemy mata. Także takie zakończenia partii mogłoby nastąpić. Przejdę do drugiej, jeszcze rewelacyjnej, znaczy to są wszystkie piękne partie. Ta partia to jest totalny majstersztyk. Trzymajcie się mocno i zobaczcie, co tutaj się działo. Anand gra czarnymi z Levonem Aronianem, no genialnym również szachistą. Partia rozpoczęła się ruchem E4, E5, goniec na C4. Przypominam, że partia jest grana tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. Goniec C4, skoczek F6, spokojnie, posunięcie D3, goniec C5, mistrz świata tutaj były pięciokrotny, wyprowadza figurę w sposób naturalny. Skoczek F3, u białych jest to samo, D6, krótka roszada, nic się nie dzieje. Troszkę to oczywiście jest podobne do partii
włoskiej i goniec subtelnie zagrywa na b6. Bardzo ładne posunięcie, dlatego że to trochę zniechęca do zagrania ruchu d4 w tym układzie. Poza tym jeszcze wisi pionek na e4, więc nie za bardzo chyba też nie można. Skoczek zagrywa na d2, c6. Czyli podobne tutaj schematy powstają, tylko że czarne mają, nie mają gońca na c5, a już grożą na przykład ruchem d5, a ruch d4 oczywiście też jest możliwy, ale jest goniec b3. W zasadzie no, jak tutaj jak tutaj skoczek zagrał, no to mamy symetrię, ale wieża zagrała na e8. Nieco prowokujące posunięcie do tego, aby atakować tymi figurami f7, ale zawsze jest wieża e7 albo wracamy wieżą i to też powinno być ok. Poza tym jest też ruch d5 przecinający tego gońca, więc dużo możliwości. Wieża e1, goniec e6, próba wymiany silnego gońca, to bardzo też mądre oczywiście zagranie, goniec c2, niby nic się nie dzieje, zobaczcie, skoczek na d7, niby nic się nie dzieje, pozycja jest równiusieńka, co już daje pewne takie atuty czarnym, takie psychologiczne powiedzmy atuty, no i tutaj zostaje zagrane posunięcie d4. No właśnie, Anand postanowił zagrać goniec na g4, związać skoczka, dostał h3, goniec h5 i dostał od razu posunięcie g4. Co ciekawe, bardzo ciekawym ruchem również byłoby wybicie tutaj, takie dosyć ostre, fajne schodki, ale jednak Anand postanowił zagrać gońcem. Pionek wybił na e5 i już się powoli zaczyna akcja. Skoczek zbił na e5. Skoczek zbił na e5 i wieża zbiła na e5. Ja przyznam się szczerze, że w tej sytuacji powiedzmy 9 na 10 razy bym zbił pionkiem. Bo to się bardzo narzuca. To jest dobry ruch, bicie pionkiem również, ale Anand zbił wieżą. Bardzo prowokacyjne posunięcie. I to się udało, bo skoczek zagrał na c4. Moi drodzy, jesteśmy w bardzo ważnym momencie partii. I teraz pytanie do Was, jak zagrać dalej czarnymi, jak się tutaj ustawić. Otóż pierwsze bardzo poważne posunięcie, niełatwe, bo taktyka tutaj musi działać bardzo mocno. Skoczek e4. No i dobra, i teraz zwróćmy uwagę, co dalej. Zobaczcie, skoczek razem z gońcem atakują f2. Jeżeli białe by tu wybiły, no to wieża wybija i jest pion więcej, król jest odkryty. To jest na pewno dobry układ. Co by się działo, jak skoczek by zbił wieżę? Tak nie poszło, żeby było ciekawie, ale jakby tak poszło, to od razu jest skoczek f2. Atak na hetmana jest niesamowity strzał na króla. Jeżeli hetman, powiedzmy, na e2, bo uciekać musi, no to tutaj zagrywamy najprościej jak możemy. Możemy oczywiście wtrącić bicie na c2, ale nie musimy. Możemy skoczkiem zbić na g4 z atakiem na króla. Król musiałby odejść i skoczek by zbił na e5. Czarne mają jakość mniej w tej sytuacji, ale mają za to 3 piony więcej i ten król no po prostu nie ma przyszłości za dużej. Na takie pozycje to każdy arcymistrz wysokiej klasy idzie i jeżeli ma taką okazję, no zresztą to powinno się mniej więcej czuć i wiedzieć, że to jest świetnie, mimo jakości mniej. No Anand na to nie poleciał, na to nie poszedł. Po skoczek e4, znaczy Aronian nie zbił, przepraszam, na e5, tylko zbił na b6. I teraz się pojawia znowu ciekawa akcja i trzeba dostrzec, co tutaj w trawie piszczy, moi drodzy. No, oczywiście, zapewne można zbić pionkiem na b6, i wszystko by pięknie również grało pionek więcej. Ale Anand zagrał najlepiej w partii jak mógł. Skoczek f2. Po raz kolejny, mimo wszystko. I hetman zagrał na d2. Jeżeli król by zbił tego skoczka, no to mamy wjazd hetmanem na h4. No i teraz w zależności co zagrać. Jeżeli król g2, no to bicie na e1. Nie, chyba nie ma tutaj pytań. Wygrana pozycja bez żadnego problemu. A jeżeli król f1, w tej sytuacji, no to myślę, że tutaj goniec c2 załatwia sprawę. Chodzi o to, że ten goniec c1 nie został wyprowadzony i nie ma połączenia ciężkich figur i to czarne mogą w ten sposób wykorzystać. Jednakże w partii hetman zagrał na d2. Na co Anand hetman b6? Zobaczcie, że cały czas są groźby odejście skoczka z szachem od hetmana, a jeżeli hetman by zbił na f2, no to wieża zbija na e1, jest po zawodach. To jest prosta taktyka. Wieża zbiła, skoczek zbił z szachem. Tutaj król zagrał na g2. Jeżeli na przykład, powiedzmy, tutaj wieża by zagrała na e3, no to myślę, że nic prostszego. Wybić tutaj na e3 do końca, a potem zbić na c2. Mamy bardzo dużo pionków więcej. W tej sytuacji, przepraszam, troszeczkę przerzuciłem się za szybko. Tutaj skoczek zbił na e5, goniec zbił na g6, hg i
Hetman zbił na d6. W tym układzie zobaczcie, że mamy czarnymi dwa piony więcej i to jest bardzo duża przewaga, zdecydowanie. Hetman b5, bardzo dokładne posunięcie z obroną i z kolejną próbą ataku, czyli tutaj czarne w ogóle nie dają wytchnienia przeciwnikowi. Hetman d1 i skoczek na d3, centralizacja, poszło b3, szach na d5. I Aronian poddał partię. Na tym poziomie jest to oczywiście naturalne zachowanie, jak najbardziej normalne. Dwa piony więcej, totalna przewaga. Potem wjeżdżamy sobie wieżą. To jest czysty samograj. Rewelacyjnie ten Anand Vishwanathan Anand fantastycznie rozgrywa tę partię i aż miło popatrzeć. Mam nadzieję, że Polacy też będą tutaj walczyć jeszcze z dużo rund, więc trzymam mocno kciuki, a tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.